Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii Party Hard. Dawno nie było tego odcinka. Znaczy tej gry było niedawno, dawno nie było. Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, dzisiaj będziemy mordowali troszkę jeszcze. Jeszcze troszkę pomordujemy. Bardzo się stęskniłem za tą grą, a w sumie to zapomniałem całkiem, że ją mam. Naprawdę, naprawdę. Ostatnio czytam sobie komentarze, tak sobie czytam. No nie, takie wiecie, tam... Jesteś głupi, tam skończ nagrywać na YouTube, zamknij kanał. I nagle ktoś, kiedy Party Hard? I mówię, kurde, Party Hard! Party Hard! I włączyłem grę i nie zgadniecie, co zauważyłem. Nie zgadniecie. Jak kliknę sobie Bolt, czyli następną rundę, następną mapę, to uwaga, uwaga, mam nową postać. Needs to be fast or dead. The choice is yours. Czyli... Musi być szybki albo martwy. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Ale mam nową postać. Spoko. Zagramy nową postacią. Może się uda. Ciekawe, czy to coś zmienia w ogóle. Wow! O kurde, jak klikam shifta, to on prądem wali. O co chodzi? O co chodzi? A tam się do środka wchodzi. O nie, zamordowałem go zamiast wejść. Oj, na górze się pojawiłem. W ogóle ciała nie zostają, patrzcie. Jak on morduje, to zostaje plama krwi tylko. Ale faska. Co to będzie za mordowanie, patrzcie. Łacia! Łacia! I tylko plama krwi. Zero trupów. O co chodzi? Ale co z tym shiftem? Czemu go prąd wali na shifcie? Czemu tam rośnie do góry to? Taki pasek, jakbym miał umrzeć. Dobra, sprawdzę, co się stanie. Go, 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 go. Co on zrobił sobie? Nie bardzo rozumiem. Naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi. Halo! Ja tu morduję ludzi! Zwracaj! No nie, nie dogonię jej już. Chociaż może? Przestań dzwonić, ty... O, ten już się ten... Nie zepsuł się, nie sflaczał. W sensie nie zrobiła się z niej kupa krwi. O, Mario przyszedł, znaczy, że mi zablokuje jakieś drzwi. No patrzcie, już ich nie przerabia na krew. Już normalnie upadają. Policjant nie wie, co ma robić. Dzwońcie po policję! Może muszę sobie ładować tą siłę na shifcie. Nie, to też nie to. To ja już nie wiem, o co chodzi. Ale jestem szybszy, jak sobie naładuję to. Widzicie? A, o to chodzi. Czyli ja nie sprintuję na shifcie, to zbieram energię i wtedy jestem ogółem szybszy po prostu. Ogółem. O co tu chodzi? Co ja tu mam zrobić? Aha, you have to be close to the victim. Okej, co tu się w ogóle dzieje? Czy policja przyjechała po mnie? Chyba niekoniecznie. Tam mamy do zatrucia drinki, jedne i drugie. Tam mamy wejście. I w sumie niewiele ponadto. Sporo przejść takich, że mogę sobie, wiecie, szybko gdzieś zniknąć. Parę osób zamieniłem w plamę krwi. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Tylko nie wiem, o co chodzi, że ja już nie mogę tego robić. To jest przykre. No ale fajna ta postać. Podoba się. Uuu! Elektro! Patrz. Dobra, niech się zatrują jednym, później drugi odpalimy dopiero. Czemu tu nie ma nic? O, tu jest jakieś E. Co za E jest? No nie bardzo. A, to E to było takie, że mogę go zabić chyba, wiecie? Chyba o to chodziło. Telefon. Telefon jest na dole, właśnie. Zadzwonimy po pomoc. Zobaczymy, kto przyjedzie. Zobaczymy, kto przyjedzie. Ja mam nadzieję, że coś fajnego się zdarzy. Go. O nie! Wybuchłem! Randomowo wybuchłem! Człowiek chce sobie troszkę posprintować, nagle wybucha. To jest bardzo przykre. Nie wiem, co tam zaszło właściwie. Czy muszę być szybki, albo umrę? Czyli co? To już... Ja już nie kumam. Czy muszę nabijać sobie tego speeda cały czas? Wtedy dopiero będę w super cacy? Może muszę pilnować, żeby mieć tego życia jak najwięcej. O ile to jest życie, ale życie to raczej nie jest. Oj, coś wybuchło. Co mi się stało? Czemu mnie ochroniarz pobił? Za co mnie pobiłeś? Nie rozumiem. Zaczynam się gubić troszeczkę. Ja tego ochroniarza teraz załatwię. Dobra, to jest ochroniarz pilnujący schodów. Tak? Masz gnoju. O, już ich nie rozrywam na kawałki. Policja będzie na górze, to pewne. Chyba jednak muszę być szybki cały czas, żeby przeżyć, wiecie?
Może tak być. Chociaż ja wtedy w trakcie nabijałem. A jest na górze jakiś timer. Ja mam 2 minuty 10 sekund. Dopiero zauważyłem timer. No nie. Czyli ja mam 2 minuty, żeby ich zabić. A i muszę zabijać. Okej. Okay. Jak nie zabijam, to mi timer się nie zwiększa. Prosty jestem taki człowiek adrenalinka, widzicie? O to chyba chodzi. Dam, 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 dam. Zabijaj ich wszystkich. Tak, koleś mnie pobił jakiś. Nie no, bez jaj, zostaw mnie. Jak zwykły cywil może mnie pobić? Masz, gnoju. Chciałeś być cwany? Nie ze mną takie numery. Okej, mam 3 minuty czasu, już rozumiem. Teraz to rozumiem. Dzięki za pomoc. Wy na pewno to wiedzieliście wcześniej. Teraz tam hejtujecie. Jak mogłeś tego nie zauważyć? Ja jestem. A, tu jestem, dobra. Jak mogłeś tego nie zauważyć? Przecież to takie oczywiste. Wielki timer, a ty nic. Jak zwykle nic nie widzisz. O, już mi dał spokój, widzicie? Chyba. Chyba se dał spokój. Niby mam cały czas te kajdanki na sobie, ale patrz, pyk, nie ma mnie. Haha. Ha. Ktrz. Ktrz. Ale jestem dobry w to całe zabijanie. Ło, nie wszystkich robię na kawałki. Niektórych robi na kawałki. Nie wiem już, o co chodzi. Niektórzy się rozpadają, niektórzy nie. No ale dobra. Te ciebie trzeba zabić. Kill him, kurde. A z tamtej strony już się nie wejdzie, to trochę słabo. Yahoo! Go turbo. Nie ma mnie. Policjant mnie nie złapie. Nie złapie mnie policjant. Jestem za szybki dla ciebie, ziom. Czaisz to turbo? O, już powiedział. Nie, nie goni go. Olać to. Tak powiedział mniej więcej. Olać to. Woohoo! Dobra, trzeba pułapek troszkę wykorzystać, bo bardzo tu porządziłem z nożem. A mam jeszcze troszkę pułapeczek. Go pułapki. Tam jest boom. Du, 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 du. Dzień dobry. Pyk. To wybuchnie. Uważajcie. Idę zadzwonić. Na telefon. 50 sekund zostało tylko życia. O nie. Sorry, ziom. O, zabiłem dużo ludzi, ale to nie ja ich zabiłem jakby. Wiem, o co chodzi. Muszę ręką ich zabijać. Spoko. Pyk, pyk. Pyk. Dobra, turbujemy. Non-topper. Non-top turbo. Pyk. Ten się znowu rozpadł. No to. Go. Pyk. Pyk. Gonią. O nie! O nie! To policjant! O, ale przykro mi teraz. Uratujcie mnie. Nie dajcie mnie zanieść do tej łodzi. Halo. Uratuj się. No ziom, no. I to jeszcze tyle trwa. Skąd tam się wziął rekin? Czemu tam rekin był? Widzieliście rekina po lewej stronie? Ja widziałem. No spoko jest ta postać, bo wiecie. Można ten, niektórych zamieniać w plamy krwi, ale o co z nią chodzi? O co tu chodzi? Minus jest taki, że muszę non-stop zabijać, bo inaczej zginę, no. To jest zdecydowanie duży minus. Bardzo duży nawet. Już mam combo jakieś wbite. Jazda! Pyk, pyk, pyk. No i jedna się zrobiła z kwasem, druga nie. Nie wiem. Czy z kwasem, z plamą. Z kwasem. Kdysz, kdysz. Ło. Pyk. Jestem na górze? Gdzie ja jestem? Tu jestem, dobra. Wszystko się zgadza. Dzwońcie po policję! Po policję dzwońcie! Będzie dym! Kdysz. Nie mam kogo zabić za bardzo. Okej, okay, was zabiję. Nie mam problemu. Kdysz. Kdysz. Oni się nie widzą tutaj. Jak zejdą po schodach, to już ich nie widać. Są niewidoczni po prostu. Z góry ich wtedy nie widać. Bardzo sensowne. Bardzo sensowne, jestem za. Naprawdę. Halo, koleżanko, bo tu policja patrzy. Chciałem cię zabić, bo ci policjanci są dziwni. Oni nie zwracają uwagi. Ej, jaki murderer? Przecież to nie ja. Nic nie widziałeś. Make up o call. Dobra, koluję. Hop. Gdzieś tam niby zadzwoniłem. Przyszły jakieś trzy typki w ogóle. Co oni chcą zrobić tutaj? Co oni? Sprzątają tam ten, gdzie policja jest. Aha, puścili jakieś gazy. Rozumiem. Rozumiem, znaczy, że mam spokój z tamtą strefą chyba. Chyba nikt tam już nie wejdzie. Wiecie? Chyba o to chodzi. Może tak być, wcale nie musi. Nie zadzwonisz po policję, nie dam ci.
Muszę pilnować telefonu, jest tylko jeden telefon, więc na luzie. Nie mogę ich zabić, to lip. Chyba, że ma ktoś telefon przy sobie, no to wtedy to tak... To i tak zadzwoni, nie? Halo? Co jeszcze mogę tutaj zepsuć? Tutaj musi być ktoś. Halo, góra, dzień dobry. Ej, 27 sekund życia mi zostało. Muszę kogoś killem. Dobra, go. Go. Więcej życia! 10 to jest za mało. Halo? Kelner, go, wracaj tutaj, potrzebuję życie. Nie, 10 sekund. Czy ja jak sobie turbo dodaję, to spada szybciej? Chyba tak. No. Ale ich ładnie pomordowałem. To w ogóle nie zwrócili uwagi. Dobra. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. No, spada szybciej jak shifta klikam. Dobra, zaczynam rozumieć tą postać. To dobrze, to jest dobrze. I zaraz wszystkich zabiję, zostały tylko 3 osoby. Po telefon, zdążę? Go, na dół po telefon, nikt cię nie zadzwoni, ziomek! Nie zdążę. No nic, ale go zabiję. Tak cię zamorduję, gnoju. Masz. Chciałeś być taki cwany? Okej, zostały 2 osoby. Jedną widzę, a druga tam śpi, no dobra. Nie ma lipy. Pójdę sobie na górę, pyk. Policjant niczego nie zauważy. Zabijcie wszyscy! Go, tańczymy! Dawaj, ziomek! Dawaj! Ale rozwaliłem imprezę normalnie, totalnie, pojechane. Gdzie ty idziesz? Gdzie będziesz tańczył? Czy on będzie tańczył? Może on nie jest z tych tańczących. Może on jednak woli coś innego robić. Ziom? Gdzie ty leziesz? O co chodzi? Na tył statku? No. I co? I tańczy. Wszystko się zgadza. Ej, poszło bardzo szybko. Bardzo szybko, powiem wam. Ta mapa, very easy. Very easy, naprawdę. No, poważnie. Poważnie, bardzo easy. A, tu będzie teraz cutscenka jakaś coś tam. Yes, I heard about the cruise liner disaster. Although I assume it wasn't the rushing water that killed those people, as they knew. Aha, ta, no, plus. W ogóle nas nie obchodzi ta historia. Nowa postać znowu! Ło, kto to jest? Co ona robi? Gdzie ja jestem? Tu jestem, dobra, laseczka. Zabija z noża, standardzik. Read paper. No spoko, to ja wiem akurat. To ja wiem. Head down. Aha, prawie kogoś zabiłem. Rzeczywiście. Dzwonię po pomoc. Make a call. Tego ochroniarza muszę zabić. Ochroniarzy nie lubimy. Kopnęła go! Ona go nawet nie zabiła. O co chodzi? O co chodzi? Zombie przyszło! Wow! Uwaga na zombie! Zaraz będzie pełno zombie tu! Nie, zabiła handlarza! A ja mogłem od niego wycyganić jakieś rzeczy dodatkowe. O nie, dlaczego tak się stało? Oj, mogę sprintować na luzie już. Dzień dobry, impreza. Zombie, czy wy coś robicie? Bo jedno to stoi po prostu. Przecież ona kopie po prostu. Co to ma niby być? O nie, zombie. A zombie ich zjada. To spoko. O co chodzi? A, i mogę później dobić. Rozumiem. To nawet fajne. To nawet fajne, bo chyba za to, że ich kopię, to nikt mnie nie łapie. Kopać to ja mogę ile chcę, prawda? Mi się wydaje. Patrzcie, kopę ludzi i nic się nie dzieje. Nikt nie zwraca na to uwagi. Ło, tu już z nożem wyleciała. Patrzcie, kopu i nic. No spoko. Ło, nie! To już niechcący, niespecjalnie. Czy tu panda? Halo panda, wychodź! Możemy tam wrzucić kogoś do pandy, tak? Ochroniarza, okej. Spoko. Uruchamiamy to. O nie, ja wcale go nie zabiłem. Wydawało ci się. Oj, idź spać. Nie zadzwonisz na policję. Patrzcie, ile zombich już jest. Wszędzie zielone zombiaki. Czy to są jako martwe osoby? Chyba nie do końca, wiecie.
No, bardzo nawet nie do końca, ale mogę ich zabijać. O, i nawet nikt nie mówi, że to złe. Jest na luzie, bo wiecie, a ratuje świat zabijając zombie. Standardzik, wiadomo. Halo? Ciekawe, czy zombie mnie może zabić. To jest ciekawe. Woohoo! Yeah! Ej, no poważnie! Jest very easy! Kopam sobie, zombie ich zamienia. Zombiaka zabijam, to nikt się nie denerwuje. No po prostu very easy map. To jest, no... Ło nie! Co?! Zombie mnie w trakcie zabijania zabił! Nie, to bardzo nieładnie. Czyli na zombie trzeba uważać. Czyli to jest plus, że zombie się pojawiają, bo mogę sobie je zabijać, ale minus jest taki, że zombie może zagryźć. No, kto by pomyślał? Wcześniej się tak jakby trochę skłaniały do tego, żeby mnie zabić, ale kurde, pewności nigdy nie miałem. Dawajcie go zombie. Ciekawe, czy teraz też będą zombie. To nigdy nie wiadomo. O, są zombie. Dobra. Wszczynamy awanturę. Chroniarz? But. Halo? Wcale go nie zabiłem, typie. Orient. Nie dzwoń na policję. No i zadzwoni. To teraz będzie po mnie zaraz. Chyba, że ucieknę mu jakoś. Nie bardzo jest gdzie uciec. Sprint. Nie, no bardzo słabe podejście. Bardzo, bardzo słabe podejście. Mega, mega słabe. Ja chyba muszę poczekać, aż zombie zrobią robotę i wtedy będzie nice. Bez kitu. Zombie niech wjadą, niech zrobią robotę, niech zamienią wszystko w zombie i ja wtedy zabijam. No i ochroniarzy trzeba się pozbyć jakoś. Gdzieś przy tym wszystkim. Dobra, zadzwonione. Zombiaki się pojawiły. Mogę ludzi kopać, wtedy zombiaki ich szybciej zamieniają. A kopanie jest spoko. Nie wiem, czemu oni się robią zieloni. Czy oni też się zamieniają w zombie wtedy? Czy to o to chodzi? Nie, to chyba podświetlenie, że mogę ich podnieść. No, po prostu. O, tu jakaś miłość się odbywa. Dzień dobry, mogę was pokopać? O nie, sorry. Nie chciałem go zabić. To już niechcący. Chciałem cię kopnąć po prostu. Zombie dają radę na dole. Widzę, że działają. Macie tu głośnik. Się zepsuł troszeczkę. Nikt się tym nie przejmuje. Pełny luzik. Tu jest jeszcze... Zostaw mnie! Czemu się rzucił na mnie? Jak ja tego nie lubię? Tak po prostu z tyłka. Nie wiadomo czemu. Nie ma tam żadnej sekcji, że jest zamknięta czy coś. Po prostu ochroniarz sobie chodzi i nagle się na mnie rzuca. I mnie zabija. I to jest... No, nie fajne. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Go zombie. Nie, ochroniarzy to ja muszę pozabijać po prostu. Masz kopa. Ty. Niech go zombie zje. Ty też. Gleba. Frajerze. Kurde. Prawdy frajerzy. Straszni. Z tych ochroniarzy są. Nie lubię ich. Nie lubię, nie polecam w ogóle. Słaba ochrona. Biją ludzi za nic. Ło, kopiemy! Łop. Ktoś tam zabiłem, ale nikt nie zwrócił uwagi. Kopam. Patrzcie, mogę skopać wszystkich świadków i sobie zabijać na luzie. Wtedy. Halo! O nie, kopnąłem kogoś. W sensie, nie tą osobę kopnąłem. Gleba! No i tacy. Toalety trzeba uszkodzić. No. Wskazamy toalety, go. Pięknie, zombie już się rozjuszyło, patrzcie, już coraz więcej ich jest. Padają! Py! Dawaj zombie, zgryzaj ich! Zgryzaj! Bardzo ładnie! Kto zabije tyle zombie? Czy policja by się przydała później? Bo jakieś wojsko. Znowu policja. Po co komu policja? Przecież tu nic się nie wydarzyło. To tylko zombie. Zombie powinno zabijać policję. Albo policja zombiaków. Wszystko jedno. W obie strony to powinno działać. Poważnie. Dzień dobry, panie policjancie. Coś się tu wydarzyło? Zombie rzucają się na ludzi. Nie wiem, czy ich nie trzeba zabijać w trakcie, jak oni atakują kogoś. To jest dobra opcja. O, FBI przyjechało jakieś. Łop! Nie no, policjant mnie rozjechał. Wstawaj. Zombie mnie zjadło. To można tak głupio zginąć czasami. Tak głupio zginąć, że ci się w głowie nie mieści. W głowie się nie mieści po prostu.
Ja pierdziel, taka fajna opcja z tymi zombiakami, ale to jest takie denerwujące. Rozjechał mnie radiowóz i zombie mnie zagryzło, no. No nie. No nie. Bam, muszę kogoś kopnąć. Tu was wysadzę, gnoje. Co jeszcze jest? Poza tymi palmami to tak niewiele. Jakieś generatory. Masz, klas. Trzeba jest zadzwonić po policję? Nie ma sensu. A tam jest drugi telefon. Rozumiem. Police, help! Chodź tu! Jakie killer? Ja nikomu nic nie zrobiłem, tylko kopnąłem przecież. Kopnięcie to nie jest zabicie. O. Co? Nie, no. Nie, ta ochrona. Nie, ja sobie idę, wiecie? Ja sobie idę, po prostu już mnie denerwuje ta ochrona. Przeszedłem jedną mapę, drugiej nie mogę przejść za cholerę. Za cholerę po prostu. Za cholerę! Są tu takie głupie rzeczy, że się nie da. Znaczy da się, ale jestem za słaby. Dobra, dam sobie radę następnym razem. W każdym razie dajcie znać, czy wracamy do serii, czy nie. Komentarze, łapki. Ja uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!